Witam Państwa, zapraszam na komentarz wideo. Dzisiaj trochę krótszy, ponieważ właściwie wszystko to, o czym mówiłem Państwu we wczorajszym Netviewerze, nadal zachowuje swoją aktualność. Widzimy, że na WIG-u 20 niezmiennie jest respektowana ta lokalna strefa wsparcia 2373-78, no ale są tutaj wyraźne problemy z wykreowaniem kolejnego impulsu popytowego, a o wiarygodności, takiej większej wiarygodności takiego potencjalnego ruchu moglibyśmy mówić dopiero w momencie zanegowania tego zniesienia 113%. W takim przypadku spodziewałbym się testu kluczowej zapory podażowej 2440-45. Co nowego pojawiło się natomiast na wykresie? No ten szeroki korytarz cenowy zbudowany na bazie dwóch zniesień 78,6, 88,6. Na swoich szkoleniach, omawiając układy ABCD, XABCD, też często odwołuje się do takiego układu, właśnie gdzie tym filarem, można powiedzieć, konstrukcyjnym są dwa zniesienia 78,6, 88,6 i zniesienie 113%. Można zatem tutaj podsumować ten wątek i stwierdzić, że również w tym rejonie cenowym 43,52 należy spodziewać się wzrostu presji popytowej, ponieważ no tutaj mielibyśmy wówczas do czynienia z potencjalnym układem A, B, C, D z relatywnie silną formacją techniczną. Gdyby ten węzeł nie utrzymał naporu podaży, bardzo szybko indeks powinien przetestować wówczas znany nam już przedział wsparcia 2320-23. Nie można wykluczyć, że również ugiąłby się wówczas ten zakres pod naporem podaży. Na razie warto obserwować cały czas strefę 2373-78. W kontekście kontraktów to samo można powtórzyć odnośnie przedziału 2378-84, który również jest respektowany. Popyt widać, że tutaj próbował dzisiaj wykreować ruch, ale tak jak sugerowałem w opracowaniach, dopiero zanegowanie zniesienia 61,8 poprzedniego impulsu, niewielkiego impulsu, czyli poziom 2408, oznaczałoby, że no, można byłoby przypisać tej inicjatywie nieco większe znaczenie. Zanegowanie tej strefy to z kolei bardzo duże prawdopodobieństwo przetestowania też znanego obszaru 2355-59. Indeks DAX w skali tygodniowej, tutaj nic nowego, notowania dryfują w korytarzu cenowym 8670-20, czyli przedziale wytyczonym na bazie projekcji potencjalnego spadkowego układu XABCD. Jest to, tak jak wspominałem wczoraj, na razie potencjalne zagrożenie związane z możliwością wzrostu presji podażowej. Sytuacja zaczęłaby nam się tutaj komplikować dopiero w momencie, komplikować dla posiadaczy długich pozycji, w momencie zanegowania strefy wsparcia 8505-8520. I kolejna podażowa sesja za oceanem, ale cały czas notowania przebiegają ponad krótkoterminowym węzłem popytowym 1689-92. Zagrożeniem, tak jak wspominałem ostatnio, jest naruszenie tej strefy oporu 1720-23, ale wskazaniem rzeczywiście świadczącym o wzroście presji podażowej byłoby, no, w moim odczuciu, zanegowanie właśnie tego obszaru 1689-92. Dziękuję bardzo.